czosnek uprawny, czosnek ogrodowy jest krewniakiem właśnie tych czosnków dzikorosnących, których w ogóle na świecie jest 700 gatunków. Tylko w Polsce dzikorosnących czosnków jest około 25 gatunków. W obrębie tego rodzaju są oczywiście trzy gatunki, które wywodzą się z tychże dzikorosnących, a u nas znane są jako pospolite rośliny warzywne. To jest właśnie por, cebula i czosnek ogrodowy. Te trzy gatunki uprawne wywodzą się z czosnków dzikorosnących, które szeroko występują w całej Azji, w Europie, głównie na półkuli północnej. A dlaczego niedźwiedzi? Otóż legendy mówią, że niedźwiedzie jak się budzą, oczywiście ich jest coraz mniej, ale w Azji oczywiście są częstsze. Jak się budzą, to pierwsze ziele, które się pojawi, które leczniczo po tym długim okresie zimowania wpływają na niedźwiedzia i są chętnie spożywane przez niedźwiedzia, stąd nazwany został czosnkiem niedźwiedzim. No bo rzekomo je niedźwiedzie po raz pierwszy, je, budząc się ze snu zimowego, traktuje jako pierwszy pokarm. Jadąc nową drogą S-22 opodal granicy z obwodem kaliningradzkim w Grzechotkach nad małą i niezwykle malowniczą rzeką Banówką, możemy podziwiać piękny wiszący most. Pierwotnie miał to być most tradycyjny. Projekt mostu zmieniono, by ochronić, na ile to było możliwe, cenną przyrodniczo dolinę rzeki, a w tym duże połacie czosnku niedźwiedziego, które ścielą się wiosną poniżej. Wcześniejszy projekt zakładał przebudowanie zakola rzeki Banówki na odcinku około 300 metrów. W związku z tym odlesienie całego tego zakola i wybetonowanie czy zrealizowanie zupełnie nowego przebiegu krótszego rzeki w tym rejonie. To jest taka rzeka o charakterze górskim, bo są tam dosyć duże spadki terenu. Odwadnia Wysoczyznę Elbląską, wpływa do Zalewu Wiślanego. Myśmy nie projektowali mostu, zaproponowaliśmy tylko, żeby sposób przeprojektowania obejmował maksymalne ograniczenie ingerencji w obszar sąsiadujący z drogą. W związku z tym projektant przyjął projekt mostu wiszącego, który nie wymaga realizacji zbyt wielu podpór i w związku z tym nie wymaga dużej ingerencji w samą dolinę i nie wymaga odlesienia tych tam kilkuset metrów kwadratowych terenu. Jest to bardzo urokliwe miejsce i rzeczywiście te połacie, ogromne dywany wręcz czosnku niedźwiedziego, szczególnie na wiosnę, tak niesamowicie pachną tym czosnkiem. Ja z własnych obserwacji wiem, że w miejscu, gdzie występuje czosnek niedźwiedzi, bardzo często są tak zwane buchtowania dzików. To oznacza, że dziki zjadają cebulę tegoż to czosnku jako swoisty rodzaj ziół, który wiadomo ma takie same właściwości jak znane nam właściwości czosnku ogrodowego, czyli przede wszystkim są bakteriobójcze, są grzybobójcze. Przecież nasze babcie wiedziały, że jeżeli ktokolwiek ma przeziębienie, to należy go nakarmić czosnkiem. I niezależnie od tego, farmakopeja mówi, że rodzaj czosnek, w tym również czosnek niedźwiedzi, ma działanie przeciwko miażdżycy, obniża ciśnienie we krwi, a więc niezależnie od tego ma bardzo dużo zawartość soli mineralnych, a w szczególności żelaza, magnezu i selenu. Ma specyficzne wymagania ekologiczne. Rośnie głównie w lasach liściastych, żyznych lasach liściastych, gdzieś tam w miejscach, gdzie są jakieś takie wysięki włók, źródliska, gdzieś na granicy lasu liściastego i łęgu, a więc wymaga przede wszystkim gleb żyznych. Czyli nie spotkamy czosnku niedźwiedziego, jeżeli pójdziemy do jakiegokolwiek lasu pod Olsztynem typu bór czy bór mieszany, bo to nie jest odpowiednie siedlisko. Czosnek niedźwiedzi od niedawna został wpisany na listę gatunków chronionych, bo dopiero rozporządzenie z 2004 roku wprowadziło ją na tą listę i jeszcze na dodatek jako gatunek częściowo chroniony. Częściowo chroniony dlaczego? Dlatego, że w sumie nie jest to aż tak wyjątkowo rzadka roślina, bo występuje głównie w górach, na całym Pogórzu, w pasie dolnej części Pogórza i na południu Polski, jak również drugi obszar dosyć częstego występowania to jest właśnie cały pas Pomorza Wschodniego i Pomorza Zachodniego, czyli na północy Polski.
I w związku z tym, skoro jest względnie pospolita, dlaczego jest wpisana na listę gatunków chronionych? Otóż jest to jednocześnie roślina, która może być użytkowana jako roślina lecznicza. Po to, żeby kontrolować pozyskanie tej rośliny do celów leczniczych, stąd jest wpisana na tą listę gatunków. Niezależnie od tego, jest również wpisana do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin i Grzybów, jako gatunek, który potencjalnie może być zagrożony, ale potencjalnie. Czosnek niedźwiedzi jest charakterystyczny dla kuchni rosyjskiej. Można powiedzieć, że poprzez wpływy z kuchni wschodniej wykorzystanie czosnku trafiło na nasze rejony. No i trzeba powiedzieć, że od 1992 roku, kiedy czosnek okrzyknięto rośliną roku ze względu na swoje właśnie cudowne właściwości, stał się rośliną bardzo pożądaną i cenioną w kuchni, również w krajach Europy Zachodniej. Takim liderem, jeśli chodzi o popularność, to są Niemcy. Trzeba pamiętać, że przy czosnku niedźwiedzim głównie używamy liści. Z tego, co mnie wiadomo, kwiaty mają substancje trujące i są w tym momencie niewskazane do gastronomii. Natomiast co robić z liśćmi? Najprostszym sposobem, i zresztą bardzo popularnym u naszych zachodnich sąsiadów, to są surowe liście czosnku niedźwiedziego, pokrojone, zasolone i zlane oliwą extra virgin, czyli tą oliwą z pierwszego tłoczenia, ewentualnie świeże liście polane naszym ulubionym winegretem. W tym momencie wszystkie te substancje właśnie dobroczynne dla naszego organizmu nie ulegają rozkładowi. Jeśli po prostu już mówimy o spożywaniu czosnku na świeżo, czy w tym momencie można powiedzieć, że jest to dodatek do wszelkiego rodzaju sałat, i tutaj praktycznie jako taki jeden z głównych dodatków, ewentualnie dodatków uzupełniających, ma bardzo fajny smak, ale można powiedzieć, że czosnek niedźwiedzi również może być wykorzystywany do wszelkiego rodzaju zup. Czosnek może być dodawany do różnego rodzaju makaronów, może być zastępowany, ewentualnie może uzupełniać pietruszkę. Co ciekawe, również czosnek niedźwiedzi daje się hodować i można kupić sadzonki czosnku niedźwiedziego i spróbować po prostu hodować tą arcyciekawą roślinę, zioło w swoim przydomowym ogródku. Mamy dostawców, którzy hodują w swoich przydomowych ogródkach czosnek niedźwiedzi i zwracamy uwagę na to, żeby jednak pochodził z tych upraw przydomowych. Coraz częściej jest respektowany i przestrzegany u nas prawo i cieszy również to, że ci, którzy mieszkają w takich obszarach przyleśnych, właśnie ten czosnek niedźwiedzi hodują w swoich ogródkach, głównie na potrzeby restauracji, które akurat wyrażają takie zapotrzebowanie. Ta roślina jest tak zwanym geofitem wiosennym, czyli wegetację z cebuli rozpoczyna tak jak nasz tulipan, czy wiele roślin cebulowych, ozdobnych. Rozpoczyna bardzo wczesną wiosną, krótko kwitnie i tak naprawdę w połowie czerwca, pod koniec czerwca śladu po tej roślinie nie ma, za wyjątkiem tego, że w glebie są cebule, które w następnym roku wznowią wzrost. Czyli latem, pełni lata, jesienią rośliny tej w lesie nie znajdziemy. Liście dosyć podobne do liści tulipana i konwali. Kwiaty zebrane w takie właśnie dosyć luźne, białe główki i na długiej, wysokiej, bezlistnej łodyżce. Roślina ta nigdy nie rośnie w postaci pojedynczych roślin, tylko rośnie w postaci dużego łanu, co jest efektem tego wegetatywnego rozmnażania przez cebulę. No i zaraz po rozwinięciu liści rozwija się piękny, biały kwiatostan charakterystyczny dla roślin jednoliściennych właśnie z rodziny Amaryllidaceae, czy też podobny do rodziny Liliaceae. Pojedyncze kwiaty są białe, ale zebrane w takie kilkucentymetrowe kwiatostany typu baldach. I z reguły bardzo masowo kwitnie i w momencie kwitnienia bardzo łatwo ją w lesie zaobserwować. A jeszcze jedna rzecz, za pomocą której można ten czosnek znaleźć w lesie, to czasami można go wyczuć po zapachu z odległości już nawet 100 metrów. A więc można iść na nosa i wtedy dojdziemy do miejsca, gdzie rośnie czosnek niedźwiedzi. Bo ma charakterystyczny czosnkowy zapach, dla wielu oczywiście nieprzyjemny. W maju tę roślinkę można oglądać wtedy, gdy pięknie się prezentuje, kwitnie w arboretum w Kudypach koło Olsztyna. Tak.
tuż jak wejdziemy przez bramę do Arboretum, a Arboretum jest bardzo chętnie odwiedzane przez mieszkańców Olsztyna. Właśnie koniec kwietnia do końca maja z prawej strony bramy nad takim bagienkiem właśnie, gdzie jest miejsce żyzne, wilgotne, rośnie kępa kilkunastu metrów kwadratowych czosnku niedźwiedziego w towarzystwie innych roślin, którą nie trudno nie zaobserwować, jeżeli wejdziemy właśnie do Arboretum.